witam wszystkich bardzo serdecznie na wyjątkowym 13. podsumowaniu konkursów matematycznych. Tym razem spotykamy się w Zespole Szkół Politechnicznych imienia Bohaterów Monte Cassino we Wrześni. Spotkanie ma w tym roku formę pikniku, co na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego ma stanowić zapowiedź nadchodzących pięknych wakacji. Ja się cieszę, że akurat finał tego konkursu odbywa się we wrześniu i w tej szkole, do której jak gdyby wszyscy zdolni matematycy mogą aplikować, bo szkoła praktycznie posługuje się myślą matematyczną, żeby rozwiązywać te wszystkie techniczne zadania. Cieszę się, że we wrześniu, która od wielu lat ma jedne z lepszych wyników w Wielkopolsce na poziomie wszystkich zdawanych egzaminów. Już mi niosą kartkę z jedynką. Radio węzła rozgrzewa muzyka. W naszych lekcjach, choć trudne są przykłady, nigdy nie brakuje zabawy. Ktoś krzyczy, inny się śmieje, następny rzuca papierkami, ściąga, po prostu szaleje. Lecz gdy przyjdzie czas klasówki, wszyscy sięgają po łówki. Grzecznie siadają w słuchawkach. Zgrybus, niby taki kozak, a z nerwów łamie ołówek. Sięga po następny i pisze na piątkę, najlepiej jak umie. Macie wątpliwości co do talentu matematycznego naszej klasy ziomków oraz gości? Ja pozostawię to bez komentarza, bo lufę z matmy każdemu przyniesie zdarza. A tak, poza kwadratowym nawiasem, to matma jest spoko. Kto ją lubi i rozumie, jest rozwinięty szeroko. Ja uwielbiam ją, matmatuję i ma zadania dla mnie, bo dobrze to wiem, obliczę je, bo nie są trudne dla mnie. Co najbardziej lubiłaś na matematyce? Geometria, oczywiście. Jeśli najbardziej pasowała ci geometria, ten sezon jest dla ciebie. Wszechobecne pastele i kwiatowe inspiracje, chociaż super modne, szybko mogą się znudzić. Dlatego warto przyjrzeć się trendowi geometrycznemu. Zapraszamy na pokaz. Geometria jest w modzie. Kwadrat, Janie, prostokątem się stanie. Cztery boki, proste kąty. Kształt dostojny, okazały, jest piękny i wspaniały. W geometrii zazdrość budzi i przyciąga wszystkich ludzi. Trapez nie jest prostokątem, ale owszem, czworokątem. Ma dwa ramiona i dwie podstawy. Wygląd, gdzie często budzi obawy. Kiedy smutno jest i źle, włóż trapez, będzie ci lżej. Srebrna trapez skrojona, to dla mamy torebka stworzona. Trójkąt to płaska figura. W jego kształcie może być góra. Mogą też być drogowe znaki. Ale na pewno nie braknie. Spróbujcie obrócić trójkąt dookoła wysokości i już stożek z jego polem stoi przed wami otworem.